Mam nadzieję, że nie wystraszyłem was bardzo, ale Boże Słowo jest prawdą. I jeśli ominiemy ten moment, ten etap naszego zwiastowania, to dalsze są zupełnie bezużyteczne. Człowiek musi zrozumieć, kim naprawdę jest. Bo wszystko, absolutnie wszystko na świecie pokazuje zupełnie inny obraz człowieka. Przytoczę tylko, mówiliśmy dla tych, którzy doszli, mówiliśmy o tym, cały poprzedni wykład poświęciliśmy na to, aby udowodnić na podstawie Bożego Słowa, nie na podstawie naszych widzimisię, mojego widzimisię, czy mojej opinii, ale na podstawie Bożego Słowa, że człowiek jest zły. I to jest bardzo ważna lekcja. I to nie jest, to słowo zły nie jest przez małe z. To jest duża wina, duży grzech. I później przekonamy się, dlaczego, albo raczej, że ta duża nasza wina miała kolosalny wpływ na bieg wydarzeń na ziemi. Kochani, przypomnę tylko, raczej zacytuję, bo mówiliśmy o tym, że człowiek musi sobie uświadomić, że jest zły, musi zrozumieć, że jest grzeszny. Tak jak już powiedziałem, Pan Jezus chodził po ulicach około 2000 lat temu. Chodził po ulicach miast izraelskich i wołał: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Nie wołał: słuchajcie, mam dla was lepsze życie. Nie wołał: mam dla was piękniejsze rzeczy w życiu. Nie wołał: ma Bóg dla was wspaniały plan. I ludzie nie odpowiadali: o, mam tysiące planów dla swojego życia. A ktoś jeszcze przychodzi i mówi, że jeszcze ma plan. No coś pięknego. Wcale tak nie mówił. Mówił wyraźnie: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ten, który poprzedzał Pana Jezusa, Jan Chrzciciel, głosił dokładnie to samo. Wołał, stojąc po pas w wodzie, wołał: upamiętajcie się, bo nadchodzi ten, który przesieje. Nadchodzi ten, w którego ręku jest wiejadło. On oddzieli plewę od ziarna. Kochani, i mówiliśmy o tej wspaniałej świadomości, i to jest błogosławiona świadomość, że człowiek zrozumie, że jest zły. Oto Daniel, jeden z proroków Starego Testamentu, kiedy Izrael, lud izraelski został wygnany do Babilonu. Tam gdzieś na ziemiach, na wygnaniu pojawił się mąż, który miał na imię Daniel. I on wówczas tak wołał do Boga: zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. To mówi człowiek, który uświadomił sobie nawet nie tyle swoją winę, co winę wszystkich ludzi w Izraelu. On jakby przyjął to na siebie, będąc taką zapowiedzią czegoś. Przyjął tą winę na siebie jako przedstawiciel całego narodu, wołał do Boga: Boże, zmiłuj się, bo zgrzeszyliśmy. Zrozumiał doskonale winę swojego narodu. Zrozumiał, że są na wygnaniu z powodu winy. Nie z powodu tego, że Bóg jest zły, ale z powodu tego, że oni byli źli. Kochani, to jest bardzo ważna lekcja. Nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. I tak można czytać dalej, powiada na końcu: zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. I tu pojawia się problem, ponieważ z jednej strony mamy ludzi, jesteśmy my, którzy, no Biblia nie zostawia nam, Pan Bóg nie zostawia na nas suchej nitki, można tak powiedzieć. Jesteśmy źli. Jako ludzie, z powodu grzechu, który wdarł się na ziemię, rodzimy się z tą skłonnością. Mówiłem o tym, przydawając przykład dzieci. Rodzimy się z tą skłonnością i ta skłonność towarzyszy nam przez całe nasze życie. Przez całe nasze życie. Ten egoizm, to myślenie o sobie, to, żeby czasem mieć dla siebie, nieważne, że inny nie ma. To towarzyszy ludziom bez przerwy. Bez przerwy. I mamy problem, ponieważ z jednej strony jest człowiek, który jest ustawicznie zły, a z drugiej strony jest Pan Bóg, który jest ustawicznie dobry. I my chcemy z Nim być. Kochani, a Biblia mówi o czymś bardzo,
bardzo, bardzo, bardzo mądrze i bardzo jasno, że Bóg, tak jak już powiedziałem, jest dobry. I to słowo dobry jest Bóg nie chcę dzisiaj tłumaczyć w ten sposób, że On jest dobry dla nas. Ponieważ nasz język polski może to ujmować w bardzo szeroki sposób. Ale ja chcę mówić o tym, kim On jest. Że On w swojej naturze jest dobry. Co to znaczy? To znaczy, że nie jest zły. Że nie ma w Nim zła. Że nie ma w Nim grzechu. Że nie ma w Nim nieprawości. Nawet myśli Jego. Nie ma sekundy, nie ma nawet ułamka sekundy, w której Bóg by pomyślał o czymś złym. Nie ma. W Jego obecności, w Jego przestrzeni nie ma zła. Nie ma zła. Jedynie kiedy zło pojawia się przed Nim, to kiedy musi patrzeć na nas. Tylko wtedy. Kiedy patrzy na ludzi. Kiedy oczy Jego patrzą na ziemię. Tylko wtedy i tylko wtedy widzi zło. I to stawia nas w bardzo nieciekawej sytuacji. Kochani, cały świat, cała historia próbuje się z tym tematem zmierzyć. To jest ciekawe, że nigdy nikt nie wątpił w to, że Bóg jest dobry czy święty. Czasem w swoim buncie ludzie już tak zdeprawowani wołali: Boże, jesteś zły, nie troszczysz się o nas i tak dalej. Ale popatrzcie, nawet filozofia, czy nawet jacyś uczeni rozumieli, że jeśli ktoś jest tu zły, to jest to człowiek. Starożytni Grecy uważali, że jedynym ratunkiem dla człowieka to wtedy, kiedy umrze. Że w końcu to marne, nędzne, złe, grzeszne ciało zostanie położone do grobu. I wtedy ta czysta, nieskalana dusza będzie gdzieś tam uwolniona. Tak oni myśleli wówczas. A więc wiedząc doskonale, ponieważ żyli, ten ciało nosili przecież na sobie, byli ludźmi, więc widzieli, do czego ich to człowieczeństwo skłania. Ciągle do bezbożnych myśli, ciągle do pożądliwości, ciągle do zaspokajania potrzeb ciała, ciągle i ciągle, tylko żeby nakarmić te oczy. Taki jest człowiek. I to już cały świat wiedział od początku, że człowiek taki jest. I nie umiał się z tym uporać. A z drugiej strony wiedział, że Bóg jest dobry. I teraz jak to pogodzić, myśleli sobie ludzie. No to musimy zacząć czynić dobrze, aby Bogu się zacząć podobać. I w tym widzieli swój ratunek. Że oto będą ustawicznie się starać czynić coraz lepiej, lepiej i lepiej, dobrze i dobrze, ale to się nie sprawdziło, bo ciało jest ciałem, grzech jest grzechem, ludzkość jest zła. I ciągle to ciało prowadziło do złych rzeczy, do złych rzeczy. W końcu wymyślono, jak uporać się z tym tematem, że człowiek jest zły, a Bóg jest dobry i to jakoś pogodzić. W końcu wymyślono, że należy więcej czynić dobrego niż złego. Wtedy może ta waga jakoś się przechyli w dobrą stronę. Ale to nie rozwiązuje podstawowego problemu, o którym zaraz powiemy. Że Bóg jest święty. Powiedzieliśmy o tym, że jest dobry, ale jest też święty. A słowo święty oznacza, że jest oddzielony od grzechu. Jeśli coś jest sakrum, święte, to znaczy, że jest oddzielone od wszelkiego zła, od wszystkiego, co pospolite, od wszystkiego, co jest takie normalne, życiowe, jest oddzielone jakby. Święty przede wszystkim oznacza oddzielony. Mówimy, że coś jest poświęcone, prawda? Więc jest to jakby zupełnie oddzielone na jakiś cel. Bóg jest święty i w Nim nie ma zła, w Nim nie ma nieczystości. Po trzecie, Bóg jest wszechmogący, czyli może uczynić absolutnie wszystko, co pomyśli. Ktoś kiedyś zadał pytanie, czy Bóg może uczynić kwadratowe koło?
Kochani, żyjemy w takiej rzeczywistości, a nie innej. I ktoś tam, wiecie, dziwne pytanie to było, bo ktoś właśnie zadał to pytanie, twierdząc, że Bóg jednak nie jest wszechmogący. A ja wam powiem, że jeszcze byśmy się zdziwili, że coś takiego istnieje. Ponieważ nasz ludzki rozum jest zbyt mały, żeby pojąć to, co Bóg naprawdę jest w stanie uczynić. Zbyt mali jesteśmy, a czasem wydaje mi się, że próbujemy być tacy jak Bóg. Wiecie, kiedy Adam z Ewą byli w raju, wiecie, w jaki sposób oni zgrzeszyli? Przyszedł diabeł i obiecał im, że będą jak Bóg. I ta tendencja ludzkości ciągle i ciągle towarzyszy nam. Że człowiek chce dorównać Bogu. Człowiek chce być tworzycielem życia. Próbuje stworzyć życie. Bawi się w genetykę. Bawi się w różne chore nawet eksperymenty tylko po to, aby dorównać Bogu. Wiecie, jest taka historia, pewnie znacie ją. Potopu. Kiedyś był potop. Biblia mówi o tym, że był potop. Ale po potopie było coś jeszcze. Była wieża. Ludzie zbudowali sobie pewną wieżę. I jeden z historyków, żydowskich historyków, który zajmował się historią Izraela i tym, co tam się działo, stwierdził, że tym budowniczym tej wieży był Nimrod. I on tak oto złorzeczył Bogu, budując tą wieżę, że jeśli on będzie chciał jeszcze raz zesłać potop, to my mamy ratunek, naszą wieżę. My tam się będziemy wspinać i tak się uratujemy. Zapomnieli o tym, że Bóg obiecał, że nigdy więcej nie ześle potopu. I kiedykolwiek patrzysz w niebo i widzisz tęczę, wspomnij sobie, że Pan Bóg powiedział, oto kładę łuk na obłokach i nigdy więcej nie zaleję ziemię wodą potopu. Ale taki był człowiek od początku. Ciągle chciał wyprzedzać Boga, chciał być lepszy. I dzisiaj jest tak samo. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. A więc Bóg jest wszechmogący. I to, co najbardziej jest dzisiaj potrzebne, abyśmy zrozumieli, to, że nie może być zła w Jego obecności. Biblia powiada, że nic nieczystego nie wejdzie do Bożego Królestwa. Więc biada nam, kochani przyjaciele, drodzy słuchacze, biada nam, bo wszyscy jesteśmy nieczyści. Biada nam, bo wszyscy zgrzeszyliśmy, jak powiada Biblia. Biada nam, bo nikt nie wejdzie. Jaki byłby świat? Zostawmy ten temat. Bóg jest dobry, ale wyobraź sobie teraz, że Bóg jest zły. Czy chciałbyś, żeby Bóg był zły? Żeby chełpił się tym, że ktoś kogoś zabił? Żeby chełpił się tym, że ktoś kogoś okradł? Żeby oczekiwał od nas, że okradniesz kogoś? Gdyby Bóg był żądny krwi, cieszyłbyś się z tego powodu? Jaki byłby świat? I popatrzcie na to, że my pomimo tego, że jesteśmy źli jako ludzie, chcemy, żeby Bóg był dobry. To jest niesamowite. Nie chcemy, żeby Bóg był zły. Cieszymy się tym, że jeszcze jest ten piękny wschód, kiedy słońce wschodzi. Cieszymy się, że jest ten piękny zachód nad morzem, że są góry, których nie widać dzisiaj. Że jest taka lub inna pogoda, że są takie piękne rzeczy w naturze, że kiedy patrzysz w górę, widzisz ten nieboskłon, gwiazdy, coś pięknego to cię ujmuje, widzisz, że Bóg jest niesamowicie dobry, wielki, wspaniały. Czy naprawdę chcielibyśmy, aby był taki jak my? Czy naprawdę chcielibyśmy Boga sprowadzić do naszego poziomu i oczekiwać, że On będzie takim, jakim ja jestem? Albo jacy my jesteśmy? Nie, to jest tu rzecz odwrotna. To my mamy być takimi, jakim On jest. Biblia powiada, ja jestem święty i wy bądźcie święci. Więc Bóg stawia sprawę jasno. On nie będzie się stawał jak my. Raz tak się stało, o tym powiem. Ale On chce, abyśmy się stawali jak On.
byli do Niego podobni. A więc Bóg jest dobry. Ale jest jeszcze coś, o czym świat zapomina. Coś bardzo istotnego, że Bóg jest sprawiedliwy. Kochani, nie ma tutaj na ziemi sprawiedliwych rzeczy. Świat jest niesprawiedliwy i prędzej czy później spotkasz się z tą niesprawiedliwością świata. Kiedy będziesz żył, oszukają cię, być może cię okradną, coś ci się stanie z powodu niesprawiedliwości świata. Ale Bóg jest sprawiedliwy. Jako jedyna istota we wszechświecie On jest sprawiedliwy. A co to niesie za sobą? To niesie za sobą to, że On musi ze względu na swoją sprawiedliwość ukarać zło. I można powiedzieć, zagłębiamy się w ten problem. To człowiek jest zły, a Bóg jest dobry i sprawiedliwy. Człowiek jest zły i chce zyskać jakoś tą sprawiedliwość, być, można powiedzieć, usprawiedliwionym, a Bóg jest dobry i sprawiedliwy i tą sprawiedliwość będzie egzekwował. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Biblia mówi coś jeszcze, że karą za zło jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Pozostawiam pytanie, i na to już odpowiedzieliśmy. Kto więc jest bez grzechu? Kto więc jest bez zła w sobie? Nie ma nikogo. Więc ten problem naprawdę już urósł przed nami. Kto ma szansę? W tej sytuacji nikt. Dam wam pewien przykład. Gdyby tak ktoś, może to będzie bardzo ciężki przykład, gdyby ktoś zabił kogoś bliskiego w twojej rodzinie i został postawiony przed sąd, byłbyś świadkiem, byłbyś tam na tej sali sądowej i widział, jak rozprawa się toczy. I ten sędzia wsłuchałby się w tego mordercę, morderca wówczas by płakał, żałował, powiedział, no zrobiłem to, ale żałuję, już nie będę tego nigdy robił, no stało się. I sędzia w pewnym momencie powiedziałby, drodzy państwo, mój werdykt, można tak powiedzieć, to uniewinnienie. Co byś czuł wówczas, gdyby ten sędzia po prostu nie nałożył kary? Powiedziałbyś, albo ten sędzia dostał w łapę, a więc jest skorumpowany i z pewnością byś powiedział, jest niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy. Przecież on zabił człowieka. Według prawa powinien iść do więzienia, w innych miejscach inne są praktyki, ale powinien zostać ukarany. A ten sędzia na oczach wszystkich po prostu powiedział, idź do domu. Jesteś wolny. No trudno, stało się, idź do domu. Powiedziałbyś, on jest niesprawiedliwy. To dlaczego, powiedzcie mi, albo odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego człowiek oczekuje od Boga, że On będzie mu łaskawy w swojej sprawiedliwości? Przecież czynimy o wiele gorsze rzeczy. Często, może niektórzy nie zabili, ale grzech jest grzechem. Bóg nie piętruje grzechów. Grzech jest grzechem, to jest zło. Dlaczego oczekujemy od Boga, że tak po prostu puści nas wolno? Dlaczego? Przecież On jest sprawiedliwy, więc On nie może tego uczynić, bo jest sprawiedliwy. I gdyby tak się stało, całe niebo poderwałoby się i powiedziało, Boże, dlaczego? Przecież jesteś sprawiedliwy. Przecież jesteś sprawiedliwy. Wiecie co? Gdyby Bóg miał nas wszystkich ukarać za nasze winy i grzechy, nikt by nie pozostał przy życiu. Nikt by nie pozostał przy życiu. I gdyby wszystkich nas, całą ludzkość, wrzucił po prostu do piekła, w jezioro ogniste, za to, co uczyniliśmy przez całe nasze życie, całe niebo by powstało i wiecie, co by robiło? Chwaliło Boga za Jego sprawiedliwość. Za to, że jest sprawiedliwy. I teraz, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Bóg
Nie możemy go sprowadzić do jakiegoś poziomu świętego Mikołaja. On nie jest świętym Mikołajem z workiem pełnym prezentów. On jest sprawiedliwy. Siedzi na tronie, jest Panem, Bogiem. Musimy zrozumieć, kim On jest. Kim On jest. Dlatego Biblia w tym stanie, na ten moment, bo będziemy mówić o czymś dalej, na ten moment mówi, w tym momencie mówi, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. W tym stanie człowieka, który nieświadomy jest swoich win albo świadomy tego, co robi, ale nigdy nie pokutował, nie opamiętał się przed Bogiem. Straszna to rzecz. Wiecie, wielu ludzi zdziwi się, gdy stanie przed Bogiem. Wielu ludzi pomyśli sobie, przecież byłem dobry według własnego mniemania. Wielu ludzi zdziwi się, bo Bóg ukaże na śmierć ludzi, którzy nawet grosz ukradli, ponieważ to jest kradzież. Ale to nie wszystko i Bogu dzięki, bo by ta sala była pusta. Bóg oprócz swojej sprawiedliwości, oprócz swojej świętości, oprócz tego, że jest dobry, ma coś jeszcze. I tu zaczyna się ta najpiękniejsza rzecz. I ja nie mogłem się doczekać, aż będę mógł o tym mówić. Kochani, bo Bóg ma miłość. Bo Bóg ma w sobie łaskę, bo Bóg ma w sobie miłosierdzie. I to dalej jest ten sam Bóg. Dlatego, kiedy otwieramy Psalm 103, czytamy wiersz 10. Psalm 103, wiersz 10. Czytamy słowa, które w ogóle nie przechodzą przez rozum ludzki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Chociaż powinien, chciałbym dodać, chociaż według swojej sprawiedliwości powinien to uczynić. Ale On uczynił coś zupełnie innego. Ukarał grzech, oczywiście. Nie wyrzucił swojej sprawiedliwości, nie ogołocił się ze swojej sprawiedliwości, dalej pozostał tym samym. I ukarał grzech na śmierć, ale troszkę w inny sposób. Troszkę w inny sposób. I przejdziemy do tego najwspanialszego miejsca, które dzisiaj mam nadzieję, że tak dotknie Twojego serca, jak nic jeszcze do tej pory. Księga proroka Izajasza, 53 rozdział, 5 i 6 wiersz. Kochani, drodzy słuchacze, przyjaciele, wsłuchajcie się w to, co jest tu napisane, bo to jest odpowiedź na absolutnie wszystko, co do tej pory słyszeliście. Prawdą jest, że człowiek jest grzeszny i zły. To jest prawda. Prawdą jest, że Bóg jest sprawiedliwy i musi z tym się jakoś uporać. Musi z tym grzesznym człowiekiem się jakoś uporać. Ale czytamy tak. Lecz On, Jezus, Pan, Boży Syn, zraniony jest za występki nasze. Człowiek jest zły, ale to na Pana Jezusa spadło to całe zło. On to wziął jak płaszcz, zarzucił na siebie. Chociaż sam w sobie był czysty, założył tą brudną szatę grzechu całej ludzkości i poszedł na miejsce swojej kaźni, swojego sądu, można powiedzieć. Lecz On został zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został, słuchajcie się wyraźnie w to, co jest napisane, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, wszyscy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan zamiast nas, Jego dotknął karą. Za winę nas wszystkich. Czy to Cię nie porusza? Czy to Cię nie porusza, że tam na tym krzyżu powinieneś wisieć Ty?
Czy to cię nie porusza? Czy to mnie nie porusza? Porusza mnie, że tam ja powinienem wisieć nie za winy ludzi, ale za swoje winy. Wiecie, obok niego zawisło dwóch jeszcze ludzi. Ponieważ krzyż to była metoda po prostu śmiercenia człowieka. To była jak szubienica w innych czasach. To był jak pal jeszcze w innych czasach. Krzyż to była po prostu metoda uśmiercenia. Tam wieszano złoczyńców. Tam wieszano przestępców. Tam wieszano bezbożników. Tam wieszano bluźnierców wobec Boga. Tam wieszano ludzi, którzy byli wyjęci spod prawa. Ludzi, którzy zasłużyli na śmierć. I tam powieszono Bożego Syna. Pośród nich. I kiedy dwóch obok Niego, jeszcze jeden z nich, jeszcze miał siłę, aby złorzeczyć, kusić Go. Drugi powiedział, opanuj się człowieku, mówiąc do tego złoczyńcy. Przecież on niewinnie tam wisi. Przecież on jest niewinny. I taka jest prawda. Niewinnie tam poszedł. Niewinnie tam zawisł. Po raz pierwszy w historii całego świata polała się krew niewinnego. Niewinnego. Wcześniej, może to nie jest do końca tak, jak powiedziałem, ponieważ był jeszcze Abel. Ta krew mówi coś innego. Ale ta krew Pana Jezusa, wiecie, do tej pory lała się krew tych, którzy przegrywali. Więc były jakieś potyczki, były wojny, ludzie przegrywali, lała się krew. Ale ten zwyciężył. Ale ten był wygrany. Więc nie polała się krew przegranego. Nie polała się krew tego, który przegrał. I chciałbym to wyjaśnić. Dlaczego mówimy dzisiaj, że Jezus zwyciężył na krzyżu? Dlaczego mamy odwagę powiedzieć, że zwyciężył? Niektórzy powiedzą, no przecież on został zabity, więc przegrał. No przecież on został zabity, no więc spotkał go jakiś nieszczęsny los. Skończyła się jego służba. Przybito jego ręce, którymi leczył. Przybito jego nogi, które prowadziły go do ludzi. Zatrzymano go i zabito. Więc niektórzy myślą, że po prostu przegrał. Ale ja wam powiem. To, co powiedział Pan Jezus. Gdyby on chciał, prosiłby Ojca i posłałby mu legiony, zastępy aniołów bożych, które by go wyratowały. Inni drwili, stojąc przed nim, patrząc jak wisi na krzyżu, wołali, innych ratowałeś, a sam siebie nie jesteś w stanie uratować. A ja wam powiem, że on dalej ratował. Że on po prostu dalej ratował. Tam wisząc na krzyżu, dalej ratował. Więc nie myślał w tym momencie o sobie. Wołał to, o co my wołać czasem nie potrafimy. Wołał, Ojcze, wybacz im. Ojcze, wybacz im. I to jest krzyż. I to jest krzyż. Kiedy Bóg Ojciec postanowił, że zamiast ukarania wszystkich ludzi, ukarze swojego Syna. Położył tą rękę kary, sądu, swojej sprawiedliwości nie na nas, ale na swoim Synu. On został zabity za występki nasze. Taka była Boża wola. Czyż to nie jest wielkie? Czy ty to rozumiesz, o czym mówię dzisiaj? Czy przechodzi to przez twój umysł? Pomyśl sobie, naprawdę każdy z nas tam powinien wisieć z powodu naszych win. Bez cienia żalu Bóg powinien z nami się uporać według swojej sprawiedliwości. A jednak zrobił to ze swoim Synem, aby nas wyratować. I dlatego jeśli się od tego odwrócisz, jeśli się od tego, co dzisiaj mówię, odwrócisz, to przeczytam teraz fragment z listu do Hebrajczyków, 2:3. To jakże wtedy my, którzy to odrzucamy, ujdziemy cało? Jakże my wtedy ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?
Kochani, to, co Bóg uczynił, zaskoczyło całkowicie wszystkich. Ponieważ myślę, że nawet aniołowie w niebie oczekiwali na sprawiedliwość Bożą, ale Bóg według swojej łaski postąpił z nami. Obarczając swojego Syna grzechem za nas wszystkich, On wziął to, tak jak już powiedziałem, i poszedł na krzyż Golgoty. I być może do tej pory nie rozumiałeś, dlaczego tam Pan Jezus umarł. Dlaczego On musiał zginąć? Dlaczego musiał umierać? Musiał umierać. Dlatego, aby nas uratować. Dlatego, aby Ciebie uratować. Od tamtej pory niebo zapełnia się ludźmi, którzy po pierwsze uwierzyli, że są źli, że zrozumieli, że są źli. Po drugie, uwierzyli w to, że Bóg jest święty. I po trzecie, uwierzyli w to, że Jezus zgładził grzech. Przyszedł i wziął na siebie całą winę. Jest taka historia. Jest taka historia w Starym Testamencie. Pewnie wielu z was ją zna. Jakiś czas temu prezydent Ameryki, Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, powiedział, że on nie rozumie i trochę krytykował, krytycznie podszedł do chrześcijaństwa i powiedział, on nie rozumie tego Boga, który każe składać w ofierze synów. Cytował wtedy historię Abrahama, któremu Bóg polecił złożyć syna w ofierze. Pamiętacie, może wiecie, przypomnę wam tą historię. Bóg pewnego dnia powiedział Abrahamie, weź swojego umiłowanego syna Izaaka i pójdź do Jerozolimy, do krainy Moria. Weź go tam ze sobą i złóż go w ofierze na jednym ze wzgórz. To było bardzo dawno temu. Jeszcze przed tym, jak Pan Jezus został zabity. Dawno, dawno temu, można tak powiedzieć. I Abraham posłusznie wziął swojego syna, bo wierzył Bogu. Wziął swojego syna i poszedł posłusznie do Jerozolimy, do krainy Moria. I tam Bóg mu polecił na jedno ze wzgórz wprowadzić swojego syna. I kiedy Abraham posłusznie wziął swojego syna i poszedł na to wzgórze i już wziął nóż, pewnie ze łzami w oczach, pewnie z przerażeniem, ale ufał Bogu, że to, co on mówi, jest prawdą. Podniósł rękę na swojego syna i Bóg powiedział, stop, Abrahamie, nie czyń tego, bo widzę, że nie żałowałeś mi swojego syna. I tym sposobem Bóg coś pokazał. Coś pokazał, że pewnego dnia sam Bóg Ojciec podniesie swoją rękę na swojego syna. I to dokończył. I tam nie było stop. I kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, kiedy wisiał na krzyżu, zawołał donośnie, wykonało się. A więc wykonał zadanie. Zapłacił za nas. Dokonał tego okupu. I napisane jest, że ze swoją własną krwią wszedł do świątyni i przebłagał Ojca. Wyobrażam sobie tą chwilę, kiedy Pan Jezus przychodzi przed oblicze Ojca swojego, Boga Ojca i mówi, Ojcze, oto moja krew. Oto niech się Twojej sprawiedliwości stanie zadość. Dokonało się. Dokonało się. Wykonałem zadanie. Ci ludzie są wolni. Ci ludzie są odkupieni. Zapłaciłem za nich. I od tej pory, jeśli oni będą wierzyć, jeśli się opamiętają, jeśli uwierzą w to, co ja uczyniłem, będą Twoi na zawsze. Wyobrażam sobie ten moment. Całe niebo musiało być poruszone do takiego stopnia, że kiedy otwieramy Biblię, widzimy jak chór aniołów głośno woła. Godzien jest baranek, a więc Jezus, który został zabity. Godzien jest z powodu tego, co uczynił, z powodu tego, jak wielkiego dzieła dokonał.
Kochani, i to jest Ewangelia. I to jest niesamowite, niesamowite dzieło, które nas dosięgło. Pomyśl przez chwilkę, co to dzisiaj dla Ciebie znaczy. Co to dzisiaj znaczy dla całej ludzkości. Jak wielkie to było dzieło. Powiada Boże Słowo, kto zlekceważy to wielkie dzieło, jakże ujdzie cało. Pomyśl o Ojcu, pomyśl o Panu Jezusie. Jakimż to było kosztem, aby Ciebie ratować. Czytamy w liście do Filipian, że Pan Jezus wcale nie musiał, ale dobrowolnie przyjął ciało człowieka. Ciało człowieka ze wszystkimi jego ograniczeniami, ze wszystkimi jego słabościami, ze wszystkimi jego niemocami, ze wszystkimi pokusami przyjął ciało człowieka. Kiedy miał być głodny, to czuł głód. Kiedy chciało mu się pić, czuł pragnienie. Przyjął ciało człowieka. Jednak jako jedyny człowiek, a zarazem Pan, Bóg, nigdy nie zgrzeszył. I dlatego ta ofiara była taka cudowna i skuteczna. Kochani, to o czym mówię jest niezwykle ważne, bo niektórzy myślą, że Pan Jezus przyszedł jako jakaś zjawa albo jakiś duch. Byli tacy, którzy tak myśleli. Kiedy apostoł Piotr stanął naprzeciw Żydów, Izraelitów, powiedział: słuchajcie słowa męża Jezusa Chrystusa, a więc człowieka Jezusa Chrystusa. Po pierwsze podkreślił Jego człowieczeństwo. To, że On tak jak my potrafił cierpieć. To, że tak jak my potrafił czuć ból. Kiedy wyszedł Pan Jezus na pustynię, poczuł głód. Kiedy był kuszony, czy Ty jesteś Synem Bożym? Jeśli jesteś Synem Bożym, to uczyń z tego kamienia chleb. A więc był kuszony. Dlatego list do Hebrajczyków mówi: takiego mamy arcykapłana, Pana Jezusa, który przeszedł przez wszystko to, co i my. Więc kochani, jeśli mamy do kogo wołać, jeśli jest ktoś, kto nas zrozumie, to na pewno jest to Pan Jezus. Pan Jezus, który przeszedł dokładnie tą samą drogę z wyjątkiem grzechu. I pewnego dnia włożył na siebie krzyż i mężnie, dzielnie, jako mąż wniósł tą szubienicę, jeśli można tak powiedzieć, to narzędzie zbrodni wniósł, bo wiedział, że on niesie to dla ciebie. Wniósł to na górę, na to wzgórze i dał się przybić do tego krzyża. I to dzisiaj oznacza śmierć Pana Jezusa. Dlatego mówię, że zwyciężył Pan Jezus, ponieważ wykonał do końca to dzieło. Nic go nie powstrzymało przed tym, aby ciebie wyratować. Nic go nie powstrzymało, choć próbowali. Choć próbowali. Kochani, przypomina mi się, już o tym wspomniałem. Wisząc na krzyżu, jeszcze tam go kuszono, aby zszedł. Jeszcze tam go kuszono, aby zszedł z tego krzyża. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź. Jakież pokuszenie. No przecież jestem Synem Bożym. Tak mógł myśleć Pan Jezus, prawda? Ale On wiedział coś, co go pchało do przodu, to miłość do Ciebie. To niesamowita miłość, to niesamowita gorliwość o to, aby zebrać sobie wokół tych, którzy będą zbawieni. I kochani, nie oczekuje zbyt wielu rzeczy Pan nasz, jak tylko prostej wiary, jak tylko opamiętania się i wiary. Pierwszy rozdział Ewangelii Marka mówi tak o to. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Takie było poselstwo Pana Jezusa. I takie jest poselstwo i dzisiaj. A więc raz na zawsze ta niesamowita przeszkoda tego, że człowiek jest zły, ustawicznie zły, a Bóg ustawicznie dobry, ta przeszkoda została usunięta.
I te wszystkie ludzkie starania, żeby jakoś tą przeszkodę przejść, zostały tak naprawdę sprowadzone gdzieś na bok. Bo z powodu uczynków i starań ludzkich nikt nie zostanie zbawiony, powiada Boże Słowo. A więc raz na zawsze ten odwieczny problem zła człowieka i dobra Boga został zażegnany. Odtąd w momencie, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, cały świat duchowy, wszystkie demony, diabeł, wszyscy aniołowie Boży, sam Bóg wiedział, że drzwi do Królestwa Bożego szeroko zostały otwarte. I nie ma przeszkód dzisiaj i nie było przeszkód od tamtej pory dla ludzi, którzy to zrozumieli i uwierzyli. I nie ma przeszkód i dzisiaj dla Ciebie, jeśli Ty to rozumiesz i przyjmujesz. Kochani, to jest niezwykłe i bardzo, bardzo budujące. Ja tym żyję. Pamiętam, być może podzielę się też i świadectwem, ponieważ i też to przeżyłem. Kochani, ja będąc młodym człowiekiem, dalej jestem młodym człowiekiem, być może nie powiem, ile mam lat, ale pamiętam, kiedy ja prowadziłem nędzne życie. Choć wiele rzeczy mi się udawało. Naprawdę wiele rzeczy mi się udawało. W szkole mi szło naprawdę super. Miałem potencjał i to naprawdę duży, ale towarzyszyła mi niesamowita pustka, niesamowita depresja z powodu tego, że nie ma dla mnie żadnej nadziei. Już wam powiem, o czym mówię. Pewnego dnia, po jakichś przebojach związanych z imprezami, usiadłem na łóżku i tak pomyślałem przez chwilkę o Bogu. Pomyślałem o tym i zrozumiałem, że On jest święty, że On jest niezwykły, On jest wielki, On jest oddzielony od grzechu. I siedząc na tym łóżku, w jednym momencie zrozumiałem, że ja w święty nie jestem. Że ja wcale nie jestem oddzielony od grzechu. I jeśli mam na coś liczyć, to musi się coś zmienić. Myślałem wówczas o sobie. Bóg jest święty, Bóg jest wielki, Bóg jest potężny, oddzielony od grzechu. To gdzie ja w tym wszystkim jestem? Nie mam na nic szans. Bo jeśli On popatrzy na mnie, to marny mój los. Marny mój los. Nie zachwyciło mnie nic innego i nie pociągło mnie nic innego, jak tylko te proste słowo. Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie. Bo jeśli tak dalej pójdzie, to ja wyląduję w najciemniejszym miejscu, w piekle. Jeśli tak dalej pójdzie. Postaw kogoś na mojej drodze, kto mi wskaże właściwą drogę. Pamiętam jak dziś, tak się o to modliłem. Pokutowałem tam, siedząc na łóżku, zrozumiałem. Nikt mi nie towarzyszył, nikt mi nie pomagał, nikogo nie było obok. Przyszła na mnie z góry ta świadomość. I pamiętam, po jakimś czasie poznałem pewnego przyjaciela, kolegę, zaprosił mnie tutaj. Przyszedłem tutaj po raz pierwszy, wsłuchałem się w słowo, nagle to zaczęło we mnie pracować i tak zaczęła się moja droga z Bogiem. Od tej błogosławionej świadomości tego, że jestem zły, że jestem winny. Kochani, po tych dwóch wykładach powinniśmy już wszyscy wiedzieć na pewno, że człowiek jest zły i nie ma tutaj zupełnie odwrotu od tej myśli. Człowiek jest zły. Jeśli jakiś człowiek myśli inaczej, to nie dość, że jest zły, to jeszcze jest ślepy. I to jest podwójny problem. Ale po tym wykładzie, po tych dwóch wykładach powinieneś to zrozumieć. I jeśli to rozumiesz, że jesteś zły, że jest w tobie zło, to musisz rzecz drugą zrozumieć, że to do czegoś zobowiązuje, że to jest pewien problem. Bo pewnego dnia, jak powiada Biblia, wszyscy staniemy przed Bogiem. I jak się wytłumaczymy? Panie, nie wiedziałem? Panie, no takie było moje życie. Panie, no nie miałem sił? I pewnego dnia, być może słyszałem, że jest tutaj dużo osób, które pierwszy raz są na takich dniach skupienia. I pewnego dnia, jeśli pozostawisz to tak, jak jest teraz, pewnego dnia Bóg, staniesz przed Bogiem i Bóg powie,
wiesz co? Pamiętasz ten dzień? Tu na dniach skupienia w Ustroniu słyszałeś. Słyszałeś wszystko.